Ty masz na pewno ciekawsze mecze w swojej karierze, także... No na pewno było takich parę, ale tak, żeby się nie zagłębiać pamięcią do x lat przed, to na pewno jednym takim z zapamiętanych przeze mnie będzie ten ostatni pucharowy, gdzie w finale myślę, że już w trakcie czwartego seta były rozdawane małe pucharki dla dziewczyn z Rzeszowa, a jednak nam udało się odwrócić tą całą sytuację i wygrać ten puchar. No na pewno to będzie takie odciśnięte w mojej pamięci i na serduchu przede wszystkim. No to ja od razu mogę powiedzieć, że pamiętam też mecz, który graliśmy bezpośrednio po tym meczu z Jastrzębiem, gdzie musiałem poświęcić całą swoją drzemkę na to, żeby w nerwach, leżąc na łóżku do góry nogami, oglądać ten mecz. To był naprawdę dobry mecz, dobra namska siatkówka, bardzo mi się podobało. Także mi też zapisuję ten mecz do jednego z ciekawszych. Tak, ja miałam. Ja jest takie do tej pory, to jest moje marzenie, bo właśnie jak dziewczyny zawsze chciały być modelkami, aktorkami, piosenkarkami, to ja bardzo chciałam założyć swój kabaret i występować razem z nim po całej Polsce. Razem z nim? Przez Jankę czy z kabaretem? Z kabaretem! Mnie chyba jeszcze wtedy nie było w planach, szczerze mówiąc. Ja zupełnie nieśmiesznie i bardzo przyziemnie zawsze chciałem być architektem, także nic ciekawego, nie? No możesz powiedzieć, no powiedz. No dobra, no to Halina. To jest nasze prywatne to przezwisko. Nie, oficjalnymi ksywkami to rzeczywiście no Malina jest strasznym dymiarzem, generalnie robi straszny syf, dużo problemów. Ale staram się rzeczywiście zawsze wylać na to wiadro mleka i to załagodzić. Także no nie jest to prosta sytuacja, to jest góralka, także no, ciężkie życie. Nie masz mikrofonu. Nie masz mikrofonu. Ja wiem, co Janek odpowie. On nie gra. A ja niestety, ja jestem troszkę tutaj na punkcie siatkówki i ja po 3 dniach, tak jak już jest teraz trzeci dzień bez odbijania, to cały czas chodzę, już bym o ścianę chociaż w domu piłką, także ja chyba bym nie zrezygnowała, a Janek jak najbardziej. Ja, szczerze mówiąc, grałbym dalej w siatkówkę, ale na plaży pod palemkami. Jaka jest twoja wersja? Moja wersja jest taka sama jak twoja. No, poznaliśmy się bardzo przypadkowo, można powiedzieć. I bardzo dawno temu. Znaczy, poznaliśmy się kilka razy, bo poznaliśmy się raz, później zapomnieliśmy, że się znamy, a później drugi raz się poznaliśmy tak, że byliśmy razem na studniówce w Szkole Mistrzostwa Sportowego, na jednej z studniówek, bo tak się to odbywa w szkołach Mistrzostwa Sportowego, że ostatnia klasa, która rzeczywiście ma swoją studniówkę, zaprasza całą szkołę i do tego zaprasza cały damski SMS. Więc... poznaliśmy się obydwoje, będąc jakby w naszej pierwszej klasie. Ja byłem w pierwszej liceum, bo tak się zaczyna spała. Martyna była w trzeciej gimnazjum jeszcze, bo tak zaczyna się... To było, zabrałem, że już znamy jak łyse konie, chociaż podejrzewam, że zaraz jak wymyślisz pytania typu jaki jest twój ulubiony kolor, polegniemy obydwoje. Ale rzeczywiście tak się poznaliśmy, że na tej studniówce... No, oczywiście przyszliśmy z innymi osobami towarzyszącymi, żeby nie było. Tutaj musi być troszeczkę pikanterii. No i co? No i to był ten dzień. Kiedy? Nie pamiętam. To było w lutym. Nie, to były... W styczniu. To mogły być... Aż jest jakby data, kiedy mamy rocznicę, ale no taką, że niby już oficjalnie. Ale tamto było dawno, dawno temu, nie pamiętam. Teraz pytanie już nasunęło, a co z waszymi partnerami ze studiówki? Oj, bardzo dobrze sobie radzę, znaczy nie wiem jak twoja partnerka, ale mój partner, który wtedy był... moim partnerem na tej studniówce, jest naszym bardzo dobrym kolegą, Janka przyjacielem i on właśnie nawet od pozdrawiamy tego, Bartka tak, Filipiaka. Od tego samego momentu, jak ja wtedy z nim byłam na studniówce, on miał już swoją dziewczynę, z którą jest do tej pory, także nikomu nic nie zburzyliśmy. Dokładnie. No tak by było już.
Ja jestem na końcu, to najważniejsze. No, do Alpaks. Ja, no spójrzcie na nie. Tak, tak. Nawet ja się zakochałem. Tak. Ale generalnie alpaki, myślę, utożsamiają, nie wiem, czy to można w stosunku do zwierząt powiedzieć, ale mają w sobie na wszystkie najlepsze cechy zwierząt z różnych właśnie gatunków, bo są, no, są piękne, są miłe, pomagają na terapiach, nie śmierdzą, nie plują. I są przyjazne bardzo. No i bardzo śmiesznie biegają. To jest moje ulubione elementy generalnie przebywania z alpakami. Jak która się przestraszy i zaczyna uciekać, to jest świetne. Tak. Malina w tańcu z gwiazdami. Dlaczego? Bo zawsze chciałam się nauczyć tańczyć i mieć takie sukienki, co one tam mają i takie pasodoble. A ja w jakim? No ty byłeś już w Jaka to melodia. Po jednej. Po sześciu coś tam zgadłem raz, ale tak to chyba więcej byłem średni. Nie, ja jeśli chciałbym wystąpić w programie telewizyjnym, to coś na Discovery Channel, jakieś śmietniska i tego typu sytuacje. Poskładać jakiś kład z, nie wiem, z beczek po oleju do frytek. Życie pod zastaw. Dokładnie tak. Aż 5? Trzeba podać 5? Ja nie wiedziałem, że ja mam 5 cech. Miły, no. Romantyczny, trochę nieprzewidywalny. Cały on. Co mamy 3? Dobra, ale jak dodasz 2, będzie go. No ja fajny. Wbrew pozorom bardzo cenię to, o czym już mówiliśmy, że z Martyną nigdy nie jest nudno. Albo odpali, albo nie wiadomo, co się dzieje. To jest świetna cecha. Przez 10 lat naprawdę warto. Przez 10 lat naprawdę fajnie, kiedy nie jest na przykład zawsze miło, nie? To przynajmniej coś się zmienia. A druga cecha to taka, że jednak jak już przez chwilę nie jest miło, to jednak potrafi się w pewnym momencie strzaić, że może już jest za dużo i robi odwrót. Więc to są dwie cechy, które ja dorzucam. Bo ja dobrze twerkuję i na pewno Natalia Mędrzyk, która mnie tego nauczyła z Eweliną i z Polą Nowakowską, potwierdzą. Aha, to dodała tutaj Iga w ogóle, nie? Kto? Iga, nasza. Twoja psia, psia. Czy... Moja psia, psiuła, takie mnie tu opokorzenie. Myślę, że tak, na pewno bardzo pomaga to, że obydwoje właśnie gram w siatkówkę, bo gdzieś tam... Wiemy, jak ten cykl całego dnia wygląda, wszystkie czynności po kolei, bo praktycznie mamy całkiem podobne, tak? Bo jako sportowcy, jako siatkarze, to tak naprawdę jest spanie, jedzenie, trenowanie i coś tam, chwila przerwy na jakąś książkę czy hobby. Także na pewno to jest bardzo pomocne. No i koniec. Są plusy i minusy. Plusem na pewno jest to, że się rozumiemy w takich trudnych sytuacjach, kiedy nie wiem, jest dzień meczowy. Wiemy o tym, że jest drzemka, której nie można przeszkadzać. Czasem na przykład wiem, że Malina jest na drzemce, a chciałbym o coś zapytać albo o coś pogadać, to nie dzwonię 20 razy telefonem, bo wiem, że jak jej zepsuję drzemkę, no to będzie później dym. Nie? Ale z kolei, jeśli bym pracował w banku, to prawdopodobnie pracowałbym w banku w Policach albo w Szczecinie. Także no, nie byłoby tych problemów, które w ogóle stwarza granie w siatkówkę. Także to jest i plus, i minus. Także myślę, że to się jakby wyrównuje. Razem, gdybyśmy mieli no, wyjechać, musiałbym, tak? Musiałbym, czy bym nie musiał, w sensie jakoś liczyć. Aha, że na przykład, nie wiem, ja do Włoch, ty do Turcji, czy coś takiego. Nie, no, ty do Włoch i on do Włoch. No. Myśleliście kiedyś o tym, czy nie? Między Szczecinem a Katowicami jest 600-500 kilometrów z hakiem. To czyli jeśli to by było między, na przykład załóżmy, grałbym na maksa w granicy w tym momencie zachodniej Polski, nie wiem, zakładam, że we Wrocławiu byłby klub, to do Włoch stamtąd już jest, podejrzewam, z 1000. No to nie ma dużej różnicy, więc myślę, że jeśli dopóki to byłaby ta sama,
nie wiem, półkula, to jeszcze jakoś byśmy to przeżyli, ale no jeśli to było już przesunięcie czasowe, gdzie nawet nie byłoby jak ze sobą pogadać, typu Stany, Chiny, no to wtedy mogło być różnie, nie?